Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajemy w Elex 2. Moi drodzy, naszym dzisiejszym zadaniem jest zadanie dla Złomusia. Widzę, że musimy się udać w miejsca, gdzie nas jeszcze do tej pory nie było. Mam nadzieję, że nie będą to jakieś bardzo niebezpieczne tereny i że nie pożałuję tego, że tutaj chodzę. Dalej nie mamy okularów, które pokazywałyby nam, gdzie można znaleźć jakieś tam przedmioty. To trochę niedobrze, ale z drugiej strony nie jest nam to jakieś bardzo potrzebne chwilowo. No dobrze, widzę, że mamy tutaj jakąś chatę, jakieś zabudowania. Tam nawet ktoś jest. Boję się tylko, że to jacyś bandyci. Którym się celuje? Ach, tym. Tak, to są łupieżcy. Z nimi może być trochę kłopot, ale z drugiej strony, dlaczego by nie spróbować, prawda? Przydałaby nam się jakaś lepsza broń. My też ostatnio w ogóle nowy poziom zdobyliśmy. Przydałoby się rozwinąć jakieś umiejętności. Tak, to wiemy oczywiście. Na przykład walkę sobie rozwinąć. Albo jakieś tam przetrwanie. Natomiast nie wiem, na ile my jesteśmy w stanie to zrobić. W sensie, na ile my mamy nauczycieli. Tutaj mamy rusznikarstwa nauczyciela. Wiecie co? Ja bym się wróciła na naszym miejscu chyba. Do bastionu. Albo nie. Albo tutaj, zachodni Karakis. Podobno Thialg jest nas w stanie właśnie nauczyć co nieco. I on powinien być dziś tutaj oczywiście. Tutaj sami wojownicy. Jesteś chyba tutaj. Co byś rzekł na propozycję, by objąć dowództwo nad większym oddziałem w konkretnym miejscu? Mianowano mnie naczelnikiem berserków. Mam w związku z tym mnóstwo obowiązków. Pomógłbyś wielu osobom. Podobnie jak tutaj. Oferuję ci awans, Thialgu. W porządku. Co to za oddział? Cóż, nadal czeka na utworzenie. To brzmi nieco podejrzanie. Mówię o ocaleniu ludzkości, wojnie przeciwko tym tajemniczym najeźdźcom. Chodzi ci o szóstą siłę w bastionie. Słyszałeś o tym? Kilka dni temu zjawił się tu pewien starzec. Chyba nazywał się Adam. Opowiadał o tym. Rozumiem. Czyli to nie jest zwykła plotka? Nie. O ile weźmie w tym udział ktoś taki jak ty czy ja. Jasne. Wyczuwam zainteresowanie tematem. Tak. Starzec był bardzo przekonujący. Fakt. Niestety, nie wolno mi stąd odejść. Nie ma nic ważniejszego niż wszechserce. Znajdź w takim razie zastępstwo. Niech no się zastanowię. Znam kogoś odpowiedniego. Tak, pewien człowiek w forcie wisi mi przysługę. Zwie się Brambart. To paladyn. Chce za wszelką cenę chronić naszych ziem. Będzie traktował służbę tutaj jako swój święty obowiązek. Paladyn Brambart większość czasu włóczy się w dzielnicy mieszkalnej fortu. Z drugiej strony to wyjątkowo sumienny człowiek. Polubiłbyś go. Uważaj na siebie. Okej, czyli widzę, że najpierw musimy załatwić tę sprawę, żeby znaleźć nauczyciela. Trochę szkoda, natomiast no dobra. A co my mamy tutaj? Kamień z Wszechserca, to jest to pewnie, tak. Dowódca nowych oddziałów. Zabezpieczenie terenu, to na razie tego nie robimy. Praca od Złomusia, no nie pozostaje nam nic innego, tylko się tym zająć. Więc jak najszybciej
udajmy się jak najbliżej. W sumie stąd też możemy się tam udać. Tylko cholera, my musimy obok tych dziadostw przejść, tak? No to ja chyba jednak wolę tutaj spod fortu to zrobić. Będziemy musieli troszeczkę nadgonić drogi. W ogóle też widzę, że się dzień zaczyna zmieniać na noc. No ale trudno się mówi. Dobra, przejdziemy tak, jakbyśmy szli w stronę Złomusia. I mam nadzieję, że nam się coś uda tutaj dzisiaj wykminić. Bardzo na to liczę, nie powiem. Nie działa. Jax, kocham jak mówisz, nie działa. Moje najbardziej... Najlepsze słowa Jaxa. Nie działa. Nie, w ogóle ten Jax jest świetny tutaj w tej części. Bardzo mi się podoba jego styl życia, nie? Jego styl bytu i wszystko. Nie, najlepszy był tekst... Kurwa, po co to wszystko, nie? To jest tekst, który mi zapadnie w głowę chyba do końca moich dni. Dobrze. No to widzę, że już mamy pierwsze chyba z 10 odcinków... Boże, tak, z 10 odcinków. Z 10 minut odcinka za nami. Natomiast, no... Bywa. Tutaj szczuromasy. Skąd one się tu wzięły? Nie pozbierałam z nich może. Dobra, tutaj nikogo innego nie było. Złomuś na razie chyba mi w niczym nie pomoże. Więc ruszajmy do miejsca, gdzie poprosił, żebyśmy się udali. Nie wiem, czy będzie to bezpieczna podróż, czy niebezpieczna. Widzę, że ktoś chodzi po drodze. Mam nadzieję, że to nie żaden łupieżca, nie, to zwykli ludzie. Niemożliwe, wędrowny kupiec. Ej, do ciebie mówię. Coś czuję, że przydałby ci się nowy sprzęt. Może pistolet albo dwa. Mam wszystko, czego ci trzeba. Aha, nawet więcej. Ho! Dobra, dobra. Co ty masz? Ale masz zajebistą kosę. Pałka rzeźnika. No, fajne. Granaty ręczne. Amunicja plazmowa. Musimy broń plazmową. Ja bardzo lubię plazmówki. On ma też dużo... Standardowa koszula banitów. No, przydałoby się w coś zainwestować, żeby zwiększyć swoją odporność. Interesy z tobą to sama przyjemność. Ale poczekamy jeszcze z tym trochę. Tu jest gówno, którego nie lubię bardzo. Szakal, prawda? Kaja, mogłabyś się do roboty wziąć? Ten szakal to ma zamiar mnie zaatakować, czy... Tak, ma zamiar. A to młody szakal, dobra. Biliśmy się już z dużymi, więc to żaden kłopot. W ogóle powiem wam, że tak się nad wszystkim zastanowiłam i wydaje mi się, że zagramy sobie Morkonem. Jest to nowa frakcja, co prawda są trochę dziwni. Coś jak albowie, coś jak klerycy, może trochę. Coś tu... A, tu jest Wszechserce w ogóle. Ja mam powiedzieć, że coś tutaj wydaje dziwne dźwięki. Nie podobają mi się, no ale nie mamy wyjścia, trzeba tutaj przejść tędy. Dobrze. Tak czy inaczej właśnie zastanawiałam się nad tym i jeżeli chcemy grać pod typowego wojownika... Prawie chciałoby się tu zamieszkać. No tylko bąblo zwierz. Jeżeli chcemy grać typowym wojownikiem, to wydaje mi się, że... Ojej. To wydaje mi się... Okej, okay, dziękuję ci, Kaju. Wydaje mi się, że będzie fajnie właśnie zagrać sobie Morkonem. Nie wiem, co o tym sądzicie, no ale tak jak powiedziałam, już nowa frakcja, więc jakieś nowe umiejętności fajne. Dla nas to będzie... Kurna, jakim prawem? Panie Bomblos, wiesz, dziękuję. Jakby to powiedzieć, no... Jak będziemy grać pod wojownika, to oni mają takie typowo wojownicze trochę umiejętności, bym nawet mogła powiedzieć, wydaje mi się. Mają też właśnie ciekawe te swoje rytuały i tak dalej. No i będziemy mieli możliwość poprowadzenia romansu z
panią Morgonką, jeżeli to się tak w ogóle odmienia, ale wydaje mi się, że tak. Podobno w Eleksie 2 są trzy ścieżki romansu. Jest możliwy romans z panią Alb, panią Morkon i oczywiście z Kają. Co prawda kanonicznie raczej Kaja tutaj wygrywa, jeżeli o to chodzi, ale Kaja jest taka też właśnie, wiecie, oklepana, no nie? O to chodzi. O kurda. Trochę się chyba wpieprzyłam teraz. Dobra, ten bąblozwierz mnie interesuje. Dobra, nie wpieprzyłam się, bo to są potworki bardzo takie słabe. Dobra, ten stary gryzak nawet jest taki... Okej, widzę, że Kaja się akurat uporała z drugim. To bardzo miło z jej strony. Troszeczkę expa też się zawsze przyda. Tutaj by fajnie było pochodzić w sumie po tych terenach trochę. Natomiast, no wiadomo, nas interesuje konkretny quest aktualnie, niekoniecznie zwiedzanie. O, proszę bardzo, mamy znaną nam latarnię. A tam na dole? O, ktoś martwy leży. Martwy berserk, to niedobrze. Miał uszkodzony pałasz. Trochę eleksów w czystej formie złomu. No, raczej przydatne przedmioty, powiedziałabym. I chyba łąkozioło jest do zebrania. Tak. Kurde, mieliśmy iść robić, wiadomo, zadania, ale kurczę, wiecie jak to jest w Eleksie. No, zwiedzanie mapy też jest naprawdę bardzo przyjemnym zajęciem. Co prawda byłoby to robić lepiej, gdybym miała na przykład... Wiecie co? Okularki, co nie? No dobrze. Ale jak to w ogóle wygląda na mapie? Tej latarni w teorii tutaj nie widać w ogóle. Ona jest tam. Wiecie co? Podbiegłabym tam sobie do tej latarni, bo w sumie czemu by nie. Tam na dół może nie będziemy schodzić. Ale do latarni to chyba warto. Nie wiem, czy jakiś teleport tutaj będzie. Może znajdziemy jakiegoś fajnego questa. Dobra. O nie, nie. To już wam mówię, że tutaj nie idziemy. To jest nowy potwór i on jest tragiczny i on nam teraz nie da żyć. Widzę, że Kaja postanowiła się z nim bić, ale to nie jest dobry pomysł. To jest mokrołaz. On nas ma na dwa strzały. Nie jest zbyt przyjemny. Jak widzicie, bardzo się na Jaxa uwziął. Dobra. Wydaje mi się, że możemy wczytać sobie ostatni szybki zapis. I pójdziemy w przeciwną stronę. To znaczy pójdziemy sobie wzdłuż oczywiście zadania, byleby ten mokrołaz mnie nie zauważył. Będzie niedobrze. Tyle powiem, będzie niedobrze. O, tutaj są potworki dla nas, takie bąblozwierze, takie rzeczy. Szczególnie te młode, są cudowne po prostu. Dawaj, Jax, dziękuję. Dobra, kolejny jakiś wózek widzę w oddali. O, tam jest dziób. Wiecie co? Ja przez chwilę się zastanawiałam, czy nie grać pod łuki. Ale wydaje mi się... No ej, widzisz mnie? Hello. Wydaje mi się, że fajniej będzie grać pod bronie plazmowe. Oczywiście. I co? I nie wiem co. No i pod broń zwykłą raczej, jednoręczną albo dwuręczną. W sumie obie są ok, tutaj raczej nie ma jakiegoś, wiecie, jakiejś różnicy pomiędzy jedną a drugą. Dobra, jesteśmy, widzę, na jakichś kolejnych fajnych terenach. Myślę, że skoro widać tutaj jakieś samochody, to może warto się rozejrzeć. No, nie widzę tutaj niczego zbytnio ciekawego. Ciekawie mnie ta latarnia. Okej, mamy raptora. Ja nie wiem, jak my sobie z raptorami radzimy. Dobra, bo ja się mylę w sterowaniu. Moglibyśmy takiego...
Dobra, widzę, że ja mu kompletnie niczego nie robię. Kaja też widzę, że nie robi mu zbyt wiele chyba. Dobra, bo ja mu chciała broń. O kurna. On mnie zmiecie zaraz, nie? Oj tak, coś czuję, że mnie zmiecie, jeżeli Kaja mi nie wstanie. O, się połasiłam niepotrzebnie. Tak, I love it. Dobra, czyli musimy ominąć pana raptora. Też już wiemy, że raptory nie są bezpieczne. Znaczy się, od kiedy one były bezpieczne na tym etapie gry, co nie? To się pamiętam, że z raptorami to mieliśmy styczność mniej więcej w drugim rozdziale, w jedynce. Chociaż tutaj akurat walka z jakimiś takimi potworami nie jest uzależniona stricte od rozdziału, jeżeli o to chodzi. Bo sprawa wygląda tak... O kurna... To są wszędzie raptory. Bo wydaje mi się, że ja niewiele tutaj jestem w stanie... O matko, Jax, może nie schodź na razie, co? Nie zrobimy tutaj chyba zbyt wiele. Chociaż, dobra. Zejdziemy sobie. Fajnie, bo jakby tu podlazło, to mnie wysadziła. Mamy górników, którzy oczywiście nie żyją. Wystarczy. To mój ostatni wpis. Wyrzucili mnie z pracy w polu. Ze złomowiska... Młot pneumatyczny. Kimkolwiek jesteś, słuchaczu, powiem ci jedno. Szczur robi to wszystko celowo. Spierdalam stąd. Zbiorę swoją własną bandę. Zwerbuję paru sprawdzonych chłopaków za tenis. Zostawiam tu rzeczy i tak mi się nie przydadzą. Wkrótce nakradnę ich po sufit. Ta cała Torhilda z tym całym jej złomusiem mogą mnie serdecznie cmotnąć w dupę. Ktokolwiek to znajdzie, niech to sobie zachowa. A jeśli ty też masz już dość berserków, zapraszam. Przywrócę starym, dobrym pani tą dawną świetność. Bez Baxtera, Szczura i Zeusa. Ja będę rządził. A każdy, kto się ze mną nie zgodzi, zdechnie. A kiedy już zgromadzę wystarczającą ekipę, odbiorę... Nareszcie powiedzieli, że muszę pracować jeszcze tylko przez ten tydzień. Najwyższa pora zobaczyć słońce. Naprawdę potrzebuję tej przerwy. Ej, Ford! Jak się zmywać? Hej, Willy! Co ty tam kombinujesz? Chodź, spierdalać! Powietrze wydaje się skażone. Muszę powiadomić złomusia. Dobrze. No to myślę, że go możemy w każdej chwili teraz powiadomić. Dziwne. Rozejrzałabym się tutaj, ale tam widziałam stado raptorów na przodzie oczywiście. Też jest szansa, że może coś tu znajdziemy. Chociaż z tego co widzę, nie za bardzo. Dopóki mnie też nie atakują, to możemy się tu rozejrzeć. Na spokojnie. Kolejny młot pneumatyczny. Szkoda, że wcześniej tutaj nie przyszłam, bo byśmy... Już mogli wykopać parę złóż, które widziałam po drodze. O, pięknie. Mamy jakąś... A, kurna, nie otworzę. Musimy się nauczyć, wiecie, dużo fajnych rzeczy. Ale żeby to zrobić, to oczywiście trzeba podekspić i trzeba jakieś umiejętności z tego mieć. Wow, Jax spał na plecach, a nie na brzuchu. Cholera. Kończy mi się czas. Jax, ja bardzo ci dziękuję, że się prawie zablokowałeś. Dobra, jesteśmy w obozowisku. To co? To może od razu... O matko boska. Może od razu do złomusia byśmy wrócili. Tylko ja nie wiem, czy dobrym pomysłem jest wracanie na piechotę. A tutaj coś jest na dole? Krok pierwszy. Upewnij się, że masz właściwe narzędzia. To już czytaliśmy chyba. Ej, jestem trochę zdziwiona, że tutaj niczego nie ma za bardzo. Mam też nadzieję, że nie trafimy na więcej tych mokrołazów.
Chociaż nie powinniśmy raczej. O, wow, Jack, zrobiłeś mi nawet przewrót. No dobra. Czyli co, w sumie wracamy tą drogą, którą żeśmy przyszli. Nie wiem, czy tutaj jest gdzieś bliżej jakiś teleporter. Raczej nie ma. Tutaj ci łupieżcy chyba są, co nie? Tak. Idziemy troszeczkę inną drogą niż wcześniej. Jak widzieliście, Jack spróbuje mi szybować w taki troszeczkę inny sposób. Wydaje mi się, że nauczyliśmy się tego. Tylko próbuję rozgryźć... Ach, w ten sposób. Okej. Okay. Dobra, już wiem, jak się to robi. Ja teraz nie wejdę na żadnego trolla, prawda? Dobrze biegnę. Tutaj widzieliśmy przecież trolla w okolicy. Nie, na szczęście. Jesteśmy we właściwym miejscu. Witam cię, złomusiu. Właśnie. Czego ty mnie możesz nauczyć? Otwierania zamków. Potrzebuję do tego inteligencji oraz zręczności. Górnictwo. No, też by się mogło w sumie przydać. Twórca broni. Wiecie co? To ja sobie dam teraz w inteligencję 5 punktów, atrybutów. Póki pamiętam. Inteligencja. I zręczność do 20. No wiadomo, dalej się nie nauczymy tego. Ale będziemy już coraz bliżej. 15 punktów zręczności będzie potrzebne. Wracam z kopalni. Wszyscy nie żyją. Co ty pieprzysz, Jacques? Co tam się stało? Musiał nastąpić wyciek gazu. Cuchnęło nim. A niech mnie. To wyjaśnia, dlaczego dranie nic nie przysłali. Chciałeś się dostać do fortu, prawda? Idź do Fenrisa. Ktoś musi go o wszystkim powiadomić. Jeśli dostawy żelaza z kopalni ustaną, będzie klops. A jeśli nie wpuszczą mnie do fortu? Powiedz Gardarowi, że ja cię przysyłam. Tylko nie daj się skurwielowi przegonić, jasne? Spiesz się, synu. To kurewsko pilne. No dobra. Widzę, że gościu ma tutaj paliwo. Jakby złomość przestał się na mnie patrzeć i to chętnie bym sobie wzięła to paliwko. Dobra, do Gardara mamy iść, więc od razu przeniesiemy się na fort. I od razu spróbujemy wejść. Miejmy nadzieję, że już teraz nie będzie żadnych kłopotów. Ach, znowu ty. Przysłał mnie złomuś. Muszę pomówić z Fenrisem. A co takiego chcesz mu przekazać? To sprawa między mną a nim. Chętnie bym posłuchał. Jeśli choć trochę zależy ci na kopalni, to mnie przepuścisz. Dlaczego od razu tak nie powiedziałeś? Zanim cię wpuszczę, powinieneś poznać zasady. Wolno ci się swobodnie poruszać po całym forcie. Oprócz górnej dzielnicy. Tam wstęp jest tylko dla wybranych. Nie kombinuj, bo zajmą się tobą strażnicy. Nie kradnij, bo zajmą się tobą strażnicy. Nie wszczynaj bujek, bo zajmą się tobą strażnicy. A jeśli przystawisz komuś nóż do gardła... Kapuje. Zajmą się mną strażnicy. No właśnie nie. Wtedy poślemy cię do... Ojejku. Rozumiesz koncept? No to jazda, już cię tu nie ma. Może jakaś wycieczka po zakładzie? Pewnie. Chodź, wszystko ci pokażę. Nowy poziom. Szef ma już dość tych wszystkich pytań od przybyszy. Stryker cię oprowadzi po forcie. Zgoda? Nie słyszałem, co powiedział ci Gardar. Ale pewnie chcesz wiedzieć, skąd wziąć jedzenie. Wszystko mogę ci wytłumaczyć po drodze. Na pewno znajdzie się coś, o czym nie masz pojęcia. Dobra. Daj znać, jak będziesz gotów. Dobra, chłopie, może chwilowo nie oprowadzaj mnie. Teraz to zależy nam oczywiście na zadaniu. Gaz w kopalni, opowiedz Fenrisowi o kopalni, zaznacz na mapie. Pierwsze co, to idziemy do Fenrisa.
O, przy okazji. Pamiętasz, co tu kiedyś było? Praktycznie pustynia. Popatrz, ile zdziałaliśmy. Aż duma człowieka rozpiera z tego, że mieni się berserkiem. Wybacz tę paplaninę. Nazywam się Brambart. Miło cię poznać. Powiedz, masz jakieś wieści z przygranicznych terenów Karakis? Morkoni zaatakowali jedno z tamtejszych wszechserc. Serio? O stary, ciężka sprawa. Dlaczego cię to interesuje? Życie w głębi towaru nie należy do najłatwiejszych. Zresztą na wybrzeżu nie bywa lepiej. Ale według mnie prawdziwe niebezpieczeństwo czyha na zewnątrz. W Karakis jest nas za mało. To przyniesie nam zgubę. Naczelnik Tialk potrzebuje cię przy wszechsercu w Karakis. Serio? Nie wiem, czy zdołam pomóc. Mam tu dużo własnych spraw na głowie. Czy nie mówiłeś przypadkiem, że pora zatroszczyć się o Karakis? Tak, ale... niech będzie. I tak wiszę Tialgowi przysługę. Tutejsze sprawy mogą poczekać. Pomogę staruszkowi. Dobrze to słyszeć. Cóż, lepiej zacznę się zbierać, zanim ktoś znajdzie mi coś jeszcze do roboty. Jeśli dotrzesz do wszechserca Tialga przede mną, powiedz mu, że jestem w drodze. Na razie. Okej, świetnie. No i od razu załatwiona sprawa. Zwykły berserk. Mam nadzieję, że to nie jest ta dzielnica. Nie, to jest... Cześć! Chcesz coś zobaczyć? Pewnie. Super! Miałam ci coś pokazać, ale tak w ogóle to zależy mi na twoim zdaniu. Nikt mnie nie słucha. Takie życie. Tak, tak, ale chodź już. Musimy iść za chatę Hitcha. Okej, idź za Petrą. W zasadzie to nie wolno mi tam chodzić. Ale teraz ty idziesz ze mną. Wolałbym nie. Nie martw się, wuju. Wuju? Laska. Ona czeka na mnie? Nie, pognała. Na szczęście potem wiadomo... Pewnie nie spodziewałeś się tutaj znaleźć, co? No i... Mów dalej. Przyszliśmy za chatę. Rozglądamy się za czymś konkretnym? Wy dorośli jesteście tacy duzi, że zapominacie patrzeć pod nogi. Na ziemi leży sporo papiernosów. Papierosów? Przecież mówię, papiernosów. Przyjrzyj się im. Powiedz mi, co widzisz. Oglądaj, ale nie dotykaj. To ważne. Kilka niedopalonych petów. Nic nadzwyczajnego. Pozwoliłam patrzeć, a nie dotykać. Tak, tak, jasne. Co do tych papierosów? Tak? Co sądzisz? Mnie tam wydają się spoko. Ale nie w tym rzecz. Okej. Chowasz się za chatą, by palić? No co ty? One są ohydne. Może powiesz mi wprost, o co tu chodzi? Zawsze muszę wszystko tłumaczyć. Rusz mózgownicą. Po co ktoś miałby tyle kopcić? Prawdopodobnie ze stresu. Nieprawda. O nie. Ktoś czekał. Ktoś tu czekał. I przez cały czas gapił się przez okno. Tylko po co? Ten ktoś pewnie zobaczył to, co chciał. Hitch mieszka tu sam. Na dodatek jest brzydki.
A jeśli ktoś do niego przyszedł? To wykluczone. Hitch nie ma żadnych znajomych. Jak brzmi zatem twoja teoria? Myślę, że ktoś czekał za chatą Hitcha, aż ten wyjdzie. Później wszedł do środka i narobił bałaganu. Jak widać, już wszystko wiesz. Do czego mnie potrzebujesz? Ktoś musi przyznać mi rację. Możesz mieć rację, choć niekoniecznie. Mam rację, na pewno. Pora już na mnie. Powinnam pomówić z Hitchem i poznać prawdę. Pa, wuju! Okej, okay, dziwne dziecko. Fajnie, ja tutaj przyszłam po co innego, ale mamy handlarza przy okazji tutaj. Wszyscy zginęli. Ach, bo to ten wędrowny kupiec. Dobra. To na razie mnie to nie interesuje. Idziemy oczywiście do naszego... Może nie tyle, że zleceniodawcy. Co do obiektu, którego poszukujemy. Ej, podejdź no tu! Czyli zdołałeś jakoś ominąć strażnika? Czy my się znamy? Jeszcze nie, jednak zaraz się to zmieni. Widzisz, mamy ze sobą coś wspólnego. Poważnie? Co takiego? Obaj tu sobie stoimy. Ale to pewnie nie pora na żarty. Nazywam się Hank. Jak leci? Założę się, że tyrałeś jak wół, by tutaj trafić. To ciężka charuwa, wierz mi. Coś o tym wiem. Zanim mnie tu wpuścili, musiałem się nieźle napracować ze złomiarzami. W związku z tym chcę ci coś zaproponować. Drobne wsparcie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Co to za propozycja? Coś, czego nie znajdziesz nigdzie indziej. Przejdźmy do rzeczy. Kryształki są w porządku, ale istnieją przecież inne, lepsze formy zapłaty. Ja na przykład handluję towarem. Robię dobry użytek z zysków. Mimo to czasami wszyscy potrzebujemy kryształków, dlatego co powiesz na inwestycje? Potraktuj to jako wkład w każdy następny interes. Jeśli się zgodzisz, będziemy mogli się co jakiś czas powymieniać, przy czym odstąpię ci coś wartościowego. Na razie nie brzmi to obiecująco. Zmienisz zdanie, kiedy zobaczysz, co za to dostaniesz. Chyba nie jesteś przekonany. Już objaśniam. Ty dajesz mi kryształki, a ja je inwestuję. Przyrzekam nie marnować czasu, ani twojego, ani swojego. Lepiej obejrzyj te bezcenne skarby, które udało mi się w ten sposób pozyskać. Tym się właśnie zajmuję. Zaufaj mi. No, uściśnij mi rękę. Widzę, że już zaczynasz dostrzegać w tym sens. Musiałabym się zastanowić, ale chwilowo na pewno to zostawimy. Dalej poszukujemy naszego... O, mam go już tutaj na minimapie. Na szczęście. Sporo tutaj różnych ludzi. Czy słusznie sądzę, że chcesz się dostać do górnej dzielnicy, by zrobić zakupy lub spotkać się ze szczurem, naszym wodzem? No... Nie? No to pewnie pragniesz do nas dołączyć. Wszystkim powtarzam, górna dzielnica jest zamknięta. A dopóki szczur mieszka właśnie tam, to nie będzie mógł przyjąć cię do berserków. Dlaczego nikogo nie wpuszczacie do górnej dzielnicy? Od czasu zamachu szczur zaostrzył ograniczenia dostępu do górnej dzielnicy. To dlatego jestem teraz taki zajęty. Skoro chcesz porozmawiać, chodźmy. Muszę usiąść. Okej. Przysłał mnie złomuś. W kopalni żelaza wszyscy nie żyją. Mówisz?
Mówisz poważnie? Jest tam pełno gazu. Udusili się. Na miecz Ragnara. Tego nam brakowało. Bez dostaw z kopalni nie wyprodukujemy pancerzy i broni. Teraz to już tylko kwestia czasu, zanim te bestie nas rozniosą. Dzięki, że mnie o tym poinformowałeś. Zanieś te kryształki Złomusiowi. Po co? Powiedz Złomusiowi, by to naprawił. Jak tylko umie. Wyglądasz na zmęczonego. Wielkie dzięki. Po zamachu to ja musiałem wszystkim się zająć. Każdy, kto umawiał się ze szczurem, przychodzi teraz do mnie. Kandydaci na członków, handlarze. No, każdy. Cała moja robota polega więc na tym, że tu stoję i recytuję w kółko tę samą regułkę. Mniejsza o to. Opowiedz mi o sobie. Masz jakieś imię? Jax. A, kumpel Kai. Słyszałem o tobie. Czego właściwie ode mnie oczekujesz? Doszło do zamachu? Długo cię nie było, co? Ludzie Baxtera chcieli wysadzić szczura w powietrze. No kurde. Nie możemy ryzykować powtórki. To dlatego nikogo nie wpuszczacie do górnej dzielnicy? Dokładnie. Pozwalamy wejść tylko nielicznym. Powoli mamy z tym problem. Mnóstwo osób musi tam coś załatwić lub pomówić ze szczurem. A teraz wszyscy przychodzą do mnie. Kiedy był ten zamach? I jeszcze pytanie, czy to bandyci właśnie, banici zdetonowali bombę? Kiedy dokonano tego zamachu? Kilka miesięcy temu. Jeszcze do niedawna był tu niezły syf. Szczur popadł przez to w paranoję. Odwołał wszystkie wizyty. Skierował na posterunki więcej strażników, a później po prostu zamknął dzielnicę. Chyba nie rozważył wpływu tej decyzji na działania w forcie. Czy do górnej dzielnicy można się jakoś dostać? Oczywiście. Szczur musi ci ufać. I tyle. Znam szczura Kopela. Tak. Ty i wielu innych ludzi. Ale tym razem to za mało. Istnieje jakiś inny sposób? Słuchaj, jesteś już chyba 10. osobą, która dziś o to pyta. Wiesz, że szczur uwielbia zasady, prawda? No to teraz jeszcze rozpisał, jak się zdobywa jego zaufanie. Poinstruował mnie, bym wpuścił każdego, kto zjedna sobie innego paladyna z górnej dzielnicy. Pomóc mogą ci tylko Złomuś, Torhilda lub Tylas. Wróć do mnie, kiedy któryś z nich zechce za ciebie poręczyć. Wtedy przydzielę ci ostatnie zadanie. Wystawimy twoją lojalność wobec szczura na próbę. Najpierw jednak znajdź kogoś, kto za ciebie poświadczy, dobra? Powinienem umieścić to na ulotkach i porozwieszać je po obozie. Gdyby to zależało ode mnie, to bym cię wpuścił, ale nie zależy, jasne? W porządku, wracam na zewnątrz. Zaraz znowu ktoś przylezie i będzie prosił o wstęp do górnej dzielnicy. Powodzenia. A dziękuję bardzo, Fenris. A czy ty mnie nie nauczysz niczego? Dobra, no nie będziemy pytać, jak nam idzie, bo nam nie idzie. Bo jeszcze nie zaczęliśmy. Dobra, bo my też mamy teraz właśnie kolejny nowy poziom. Przydałoby się... A dobra, ja mam teraz kryształki, tylko że to są kryształki dla Złomusia. Przydałoby się troszeczkę pohandlować. Stój. Do górnej dzielnicy for... Dobra. Popierdzieliło mi się, okej. Okay. Tam nie wejdziemy. Kurde, bo ja chciałam sobie wejść w dziennik i zaznaczyć sobie gaz w kopalni. Idziemy z powrotem do Złomusia. Chciałabym jeszcze dzisiaj z nim porozmawiać na koniec dzisiejszego odcinka. W kolejnym, wiadomo, zajmiemy się tutaj jakimiś zadaniami pewnie w forcie. No, będzie pewnie kolejny moment, gdzie będziemy musieli obejść wszystkich. Myślę, że zrobimy sobie to w formie tej wycieczki z tym gościem przed bramą.
Wydaje mi się, że on nam lepiej wytłumaczy, gdzie wszystko co jest. No cóż, no zobaczymy jak to wtedy pójdzie, ale no raczej łatwiej będzie nam się tutaj rozeznać. Dobra, czy ja dobrze idę? Nie mam zielonego pojęcia. Ach, bo my teraz wyjdziemy tą drugą bramą chyba. Ty tam, zbliż się. Stary, nie mam teraz czasu. Ale może później znajdę czas. Tak, jesteśmy teraz przy tej drugiej bramie. Teraz już strażnik oczywiście nie będzie sprawiał nam żadnych kłopotów. Możemy sobie wchodzić i wychodzić, kiedy nam się podoba, a złomuś oczywiście jest na dole. Okej, okay, widzę, że stoję sobie na tym, ale no nie o to mi chodziło. Dobra, złomuś, nie mam dobrych wieści. Możesz mnie czegoś nauczyć. Dobra, wiemy czego ty uczysz. Ja i tak teraz tyle nie będę miała. Chcę zostać berserkiem. Cholera, no, możemy w sumie zrobić te zadania dla frakcji chyba. Chcę zostać berserkiem. To najlepszy pomysł, na jaki wpadłeś, synu. Z przyjemnością ci go udzielę, chłopcze. Dzięki. Jak tylko pomożesz mi z tym burdelem w kopalni. Wiedziałem, że jest jakiś haczyk. Nie marudź, synu. Dostałem od szczura jasne wytyczne i muszę się ich trzymać. W porządku. Wyświadcz mi przysługę, to cię poratuję. Ręka pomarszczoną rękę myje. Czy jak to szło? Dobra, a propos kopalni. Fenris przysłał mnie w związku z kopalnią. No i? Co powiedział? Dał mi pieniądze. Ha, to sporo kapuchy. Ale co z nią niby zrobisz? Zatkasz dziury, by się gaz nie ulatniał? Jakieś mądre rady, synu? Można na pewno kupić maski. Kup maski przeciwgazowe. A, czemu by nie? Fenris dał nam wystarczająco dużo kryształków. To jednak wcale nie rozwiązuje problemu. Nawet nie wiem, gdzie szukać takich masek. Pomyślę, to nie jest najgorszy plan, ale musimy mieć coś lepszego. Jeszcze jakieś pomysły? Może coś alchemiczne, jakieś rzeczy? Może alchemicy coś przygotują. Nie wiem, czy potrafią przyrządzić coś, co wytrzyma odpowiednio długo. Moi ludzie harują na dole przez cały dzień. Podsuń inny pomysł. A może zatkać ujście gazu? Tak byłoby najlepiej. Ale jakiś nieszczęśnik będzie musiał zejść na dół i je odszukać. Tak. Uczyniłeś do tej pory wiele dla starego złomusia, ale czy podjąłbyś się i tego zadania? No dobra, spróbujmy. To dla mnie żaden problem. Weź część pieniędzy Fenrisa dla siebie. Kup sobie eliksiry uzdrawiające czy jakieś inne gówno. Wiesz co, chwileczkę. Chyba wsadziłem tu gdzieś kiedyś maskę przeciwgazową. Byle jaką, ale lepsze to niż nic. Rozejrzyj się po kopalni. Ja ustalę plan B, żebym tylko wiedział od czego zacząć. A? Tak czy owak, zostaw to złomusiowi. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy. Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. W kolejnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się właśnie zatykaniem tego ujścia gazu i zobaczymy co dalej z tego wyniknie. Mamy cały fort do zwiedzenia, więc pewnie będzie tam też mnóstwo zadań, także to też jest nasz na pewno jakiś tam teraz priorytet. No i co? I przydałoby się wreszcie spróbować znaleźć jakichś nauczycieli. Musimy też iść do Tialga i powiedzieć mu, że jego zastępca już jest na miejscu. No i co? To byłoby na tyle. Trzymajcie się i do kolejnego materiału. Cześć!